witam. W dzisiejszym podróżu ja przedstawię wam, jak zrobić taki właśnie oto bas tutaj. Właśnie tak brzmi, także tak jest. Zapewniajcie pasy i lecimy z koksem. Najpierw zacznę od perki. Tutaj jak widzimy mamy maksymusza ustawionego tylko na masterze. To jest podstawowy preset, jest dość mocny i ten i czysty, także jest fajny. I najpierw zacznijmy od tutaj, od Verbla. To jest mój ulubiony Verbler. Jest idealny moim zdaniem. Tutaj nic nie trzeba w nim praktycznie zmieniać i brzmi dość soczyście i tak. No po prostu ma jest konkretny. Dodam tutaj reverb z presetem Small Studio. Zmniejszę to chodzić mniej więcej do połowy. Głośność tego efektu, mix znaczy się jego. I dodam jeszcze tutaj kicka tutaj, takiego bardziej mocniejszego trochę. Takie podstawowe ustawienie. Podgłoszę jeszcze trochę kicka i reverb do końca, żeby był jeszcze głośniejszy tutaj. Takiego kicka tutaj ustawiam, żeby był bardziej w mono, bo jest trochę za bardzo rozwalony na tych kanałach. I jeszcze tutaj może dam jakiś hard taki właśnie, żeby nie było za mało tych fotki, żeby coś tu się jeszcze działo na górze. I tutaj jak widzimy to jest zbyt długie, to trzeba trochę tutaj ustawić na odpowiedni tutaj volume i ten okej. Tak, tutaj ustawiam w pianolu, dlatego że w sekunderze by nam nie działał relay, znaczy ten opadanie po prostu tego i ten standardowe tutaj ustawienie tego. Jak widzicie brzmi to i tak chujowo, więc jeszcze raz tutaj muszę poprawić. Okay. Coś takiego, trochę dłużej, tak ciszę. Dość znacznie, żeby tak mi nie napierdzielało po uszy. Okej. To teraz dodam tylko trzy razy OSC, czyli naszego bohatera tutaj tego spotkania i tak. Nie będę tutaj w zasadzie nic zmieniał, tylko tutaj zmienię gałkę rozstrojenia stereo pierwszego oscylatora. Okej. Tak. Ustawię tutaj jakąś prostą melodię. Tutaj będzie to tak, żeby trochę się rozlazło tutaj na trzy w zasadzie oktawy. Będzie ta melodia, tak jak słyszeliście ją zresztą, tak będzie brzmiała. To tutaj tak ustawiam. Teraz na tego 3XA ustawię sobie Devastator. Jeszcze mi tutaj chaty nie działają nam do końca. Czyli nie odważają się, trzeba je przekopiować sobie tutaj. O, jest przekopiowane. Wszystko cacy jeszcze trochę. Tutaj jest ciszy. Także ten okej, Devastatora, tak jak mówiłem, tutaj podpinam. Na początku ściszę wyjście tutaj. Może wyciszę, żeby sam dźwięk był słychać. Ściszę tutaj wyjście z tego Devastatora, żeby nie napierdzielało zbytnio. I tutaj Dynamics ustawiam na normal, żeby nie za mocno to kompresowało. Threshold troszkę niżej niż standardowo. Kolano troszkę wyżej, żeby nie było za bardzo utrudniony ten trochę poniżej połowy będzie gdzieś. O, tak. I tutaj filtr wyjścia high pass trochę niżej, żeby więcej tego basu przepuszczał. Pierwszy filtr przed przestarem to jest filtr bandpass. Go ustawiam tak, jak właśnie widzicie. Tutaj wam nie powiem konkretnych wartości, bo niestety ich nie wyświetla tutaj ta wtyczka. Więc to musisz sobie na ucho robić. No i więc tak to brzmi po przesterowaniu. Podgłoszę jeszcze. No, jest bardziej tutaj uwydatniony.
Okej. Okay. I trochę jak ten gitarą, jakaś elektryczna czy coś, ja się tam na roku nie znam. Ale ustawiam tutaj filter. Wyłączę, zostawię rezonans, ten wyłączę, high pass. Zostawię tutaj tylko sam dolno wypustowy filter. I tak, co teraz zamierzam, to ustawić envelope controller i podpiąć go do tego filtra, konkretnie do tego, do cut-offa tego filtra. Także każda nuta, jaka będzie odtwarzana, będzie działała na ten filtr. Każda nuta z tego envelope controller. Czy podpinam go tutaj do pierwszej sekcji, tutaj do pierwszego wiedni. Tak, dam sign na maksa, wtedy przy przytrzymaniu jest na maksa, jaki osiągniemy tutaj na maksa wartość, jaką osiągniemy w ogóle w tym envelope controllerze. I teraz przytrzymując, tutaj możemy sobie na dole ustawiać, jak chcemy, żeby w tym filtrze maksymalna wartość, na jakim poziomie się zatrzymała. Dzięki czemu widzimy, jak to wygląda w naszym efekcie. I tutaj podepnę teraz ten envelope controller, zarówno envelope controller, jak i ten 3OX. O, z tym, przepraszam. Pod jedną warstwę podepnę. Jeszcze zmienię tutaj ten envelope controller, żeby na początku schodziło z większej wartości. Żeby było więcej przypuszczanych wysokich częstotliwości, bardzo szybki tutaj do dołu, a potem powoli znowu jakby powoli wchodzą te górne częstotliwości z powrotem. Tutaj podpiję jeszcze na tym standardowym equalizerze tutaj około 5000, dość znacznie tutaj te częstotliwości podbiję. Żeby było po prostu więcej tego, bo czuję, że mi tutaj tego brakuje. Okej. Teraz delay 2, po to, żeby był ten efekt bardziej przestrzenny tego basu. O, tak jak słyszymy. Tutaj kurwa nie nadążam, ja pierdolę. Tutaj separację, znaczy opóźnienie jednego kanału z kanałów stereo ustawiamy wartość około 20 milisekund względem drugiego to jest opóźnienie. Także mamy bardziej takie.